Proszę bardzo. Spoko. Niech pani wyjdzie drugą. Dajcie drugą jeszcze. Ilość osób świadczy o tym, państwa uśmiechy, te wszystkie radosne miny i przede wszystkim piękna udana kombatanci, pogoda. Parlamentarzyści, samorządowe władze miasta, powiatu i województwa, przedstawiciele sądu rejonowego w Mielcu, delegacje urzędów, instytucji, partii politycznych, związków zawodowych i stowarzyszeń, delegacje szkół, pozostali uczestnicy, drodzy państwo, bardzo serdecznie państwa. Stoimy dziś w tak ważnym dla Mielczan i niezwykle symbolicznym miejscu. Przed pomnikiem wolności, który w zamyśle fundatorów ma symbolizować na gruncie mieleckim odrodzoną Polskę.
Bardzo serdecznie dziękujemy. W tym szczególnym dniu radosnego święta niepodległości, w dniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę po latach niewoli zaborczej, cennego daru samostanowienia oddajmy Mielczanom, współczesnym i przyszłym pokoleniom, ale także tym minionym, naszym ojcom i dziadom, którzy w sercach nosili pragnienie wolności, dowód pamięci naszej i świadomości, czym dla Polaków zawsze być winną wolność. Jest nim obelisk niepodległości, dedykowany mieszkańcom ziemi mieleckiej, żołnierzom Legionów Polskich, Błękitnej Armii generała Hallera, Polskiej Siły Zbrojnej, Polskiego Korpusu Posiłkowego, Korpusów Polskich w Rosji oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Obelisk powstał inicjatywą i staraniem Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania. Jerzy Żuławski. Jest to swoisty nakaz, do którego nawiązują także słowa największego z Polaków, Jana Pawła II. Strażeni osób sprzed 100 lat, zachować pamięć o tamtych pokoleniach i przyczynić się także do wyhamowania skutków rozprzestrzeniania się ducha znikczemnienia, który dziś nie tylko podpowiada niektórym pseudoznawcom totalną krytykę. Bardzo pięknie. Bo święto jest absolutnie radosne, bardzo pięknie wyglądamy. Mam nadzieję, że to będzie widoczne nie tylko w Mielcu. Kręgu będzie.